Bardzo jestem ciekaw, czy uda mi się ta sztuka, więc bardzo też proszę, żebyście mówili na bieżąco, czy słychać i czy widać. Postanowiłem wykorzystać fakt, że mamy te 4 dni lata, zanim znowu nadejdzie jesień, bo zdaje się, że od piątku znowu ma być jesień, i przeprowadzić dzisiejszą transmisję, a może też i dzisiejsze wywiady z okoliczności plenerowych, więc na bieżąco bardzo bym prosił, żebyście dawali mi znać, czy wszystko widać, słychać i czy nierwie, a poza tym jak wreszcie możemy wyjść z tych lochów naszych i z tych naszych zamknięć i chwilę pocieszyć się odrobinę lepszą pogodą, to powinniśmy oczywiście z tego skorzystać. Sławek Hesja Krajniewski, którego serdecznie witam, pisze, że działa. Jak tak znakomity specjalista od obrazu mówi, że widać, to znaczy, że widać, a skoro pan Michał Kalisz pisze, że i widać i słychać, to znaczy, że mamy w bingo i że możemy zacząć tego live'a. Zacznę go dobrymi, naprawdę bardzo dobrymi wiadomościami z wewnątrz naszego ruchu, a one są 3. Pierwsza jest taka, że ruszył mój ulubiony, wymarzony, wymyślony i wyśniony program mini grantów. Wspominałem wam już o tym, rozdajemy nasze 500+, obywatelskie 500+. Można było aplikować w tej wiosennej edycji o 50 mini grantów 500 złotowych, które pozwolą zacząć jakąś fajną działalność, rozkręcić jakąś falną działalność w swoim otoczeniu, w swojej najbliższej okolicy, w swoim środowisku. Tych projektów dostaliśmy naprawdę rewelacyjnych, ponad 130 w błyskawicznym czasie. Bardzo się z tego cieszę. Pieniędzy nam na razie wystarczyło na 52 minigranty, więc tyle żeśmy przyznali. I te 52 minigranty już ruszyły w Polskę, już będą działać. Ta komisja konkursowa, która dokonywała selekcji wniosków, bardzo jednoznacznie rekomendowała, żebyśmy zrobili wszystko, żeby w jesiennej edycji mogli tych minigrantów przyznać więcej, żebyśmy zgromadzili większe finansowanie. To też zależy oczywiście od was, czy będziecie chcieli się do tego projektu dorzucić, żebyśmy mogli więcej tej działalności fajnej, obywatelskiej na dole zrobić. A więc szczegóły możecie zobaczyć na stronie polska2050.pl/minigranty. Bardzo zachęcam do odwiedzenia. Już się cieszę na relacje z tych wszystkich fajnych robót, które będziemy wspólnie wykonywać. Druga dobra wiadomość to jak zwykle nasze akcje, bardzo fajne, podejmowane w wielu miejscach Polski. Wspominałem wczoraj o najbliższej mojemu sercu kwestii ustanowienia przystanku Białystok-Pieczórki na trasie kolejowej z Białegostoku do Zubek Białostockich, o co walczy nasza struktura w Podlaskiem, Łukasz Nazarko, Kasia Todorczuk, bardzo dziękuję za tę walkę. Wczoraj też z Łodzi bardzo dobre wiadomości, poprawki złożone, czy uwagi złożone przez Hankę Gil-Piątek, Bartka Dybę-Bojarskiego, naszego radnego wojewódzkiego Pawła do planu rozwoju Łodzi, niezwykle sensowne, bardzo, bardzo konkretne, bardzo mi się też podobające, bo wychodzące z takiego założenia rozumienia współczesnej roli miasta i takiej naprawdę nastawionej na człowieka urbanistyki, a więc na przykład to, żeby każdy łodzianin miał na piechotę 10 minut maksymalnie do parku, 15 minut na piechotę do najbliższego rynku. Wiecie, na czym rzecz polega? To jak się projektuje miasto, to trzeba je projektować tak, żeby ludzie, żeby było miejscem życia dla ludzi. Żeby, no bo jeżeli ktoś ma blisko żłobek, jeżeli ktoś ma blisko przychodnie, jeżeli ma blisko sklep, no to nie będzie musiał na przykład brać samochodu co chwila, tak? I nie będzie, w związku z powyższym nie będzie korków, nie będzie emisji, będziemy w stanie dużo bardziej ekologicznie funkcjonować, komunikacja publiczna nie będzie tak obciążona. To są naprawdę ważne rzeczy, bo my się czasami zapatrujemy w to, czy Terlecki już znowu dał upust i dowalił komuś z tamtej strony, albo czy nie dowalił, a tymczasem my przecież na co dzień żyjemy nie w świecie Terleckich, nie w świecie fochów czy dąsów tej czy innej strony sceny politycznej, tylko żyjemy właśnie w rytmie takich prostych, codziennych ludzkich spraw. Tego, czy mamy blisko i wygodnie do żłobka, do sklepu, do szkoły, i tym ruch Polska 2050 też w oczywisty sposób musi się zajmować. W bardzo fajną akcję, o bardzo fajnej naszej akcji doniesiono mi z Opolskiego. Tam są szyte przez naszych wolontariuszy poduszki w kształcie serca, które pomagają w rehabilitacji kobiet po mastektomii. Nawet nie wiedziałem, że w ten sposób można się rehabilitować. Nosi się to po prostu pod pachą, to udrażnia krążenie limfy, które jest zaburzone po wycięciu
ucięciu węzłów chłonnych, często towarzyszące zabieg mastektomii, więc to są rzeczy, które są potrzebne. Zobaczcie, jak ci ludzie w fantastyczny sposób potrafią zdiagnozować problemy, znaleźć rzeczy, które wydają się nawet najdrobniejsze, a później, jak to się mówi po polsku, zaadresować, czyli zrobić coś fajnego z nimi. Pokażcie mi drugi ruch społeczno-polityczny w Polsce, który takie rzeczy robi, który takie rzeczy zauważa, że trzeba wzbudzić obywatelską aktywność na rzecz kobiet po mastektomii, żeby mogły się rehabilitować, że warto zwrócić uwagę na to, czy ludzie z białostockich pieczurek będą mieli dojazd do miasta wygodniejszy koleją, czy też nie będą mieli. Czy ludzie w szpitalach w Podkarpackim mają wodę, czy jej nie mają? A może osoby w kryzysie bezdomności z Pomorza potrzebują zestawów kosmetycznych, kosmetyczek, które im szykuje. Zobaczcie, ile dobra się dzieje. Ile fantastycznej roboty już się dzieje dzięki temu, że istnieje Polska 2050. A ja wczoraj wieczorem, późnym wieczorem, no bo to strefy czasowe, miałem spotkanie z prawie setką naszych wolontariuszy z zagranicy. Byli ludzie z Australii, z Niemiec, z Norwegii, z Wielkiej Brytanii, z Hiszpanii, ze Stanów Zjednoczonych, z wielu innych krajów. Mieliśmy bardzo dobrą rozmowę. Pytali, jak jeszcze mocniej mogą się zaangażować w działalność naszego ruchu. Jeżeli ktoś z Was ogląda nas za granicą, pamiętajcie, że we wszystkich tych krajach i w wielu innych mamy swoich liderów. Czasami nasze, że tak powiem, struktury, te grupy ludzi zawiązanych wokół idei Polska 2050 gdzieś tam za granicą, to czasem kilkanaście, czasem kilkadziesiąt osób. Warto się dołączyć, warto zapytać, co razem możecie zrobić, bo widzicie, ile jesteśmy w stanie robić, kiedy trzymamy się razem i kiedy mnożymy te nasze siły i tej energii robi się coraz więcej, a nie coraz mniej. Piszecie mi tutaj, że przerywa. Mam nadzieję, że to tylko chwilowa niedogodność. Zaraz się przekonamy, czy połączenie się ustabilizuje, czy też tej stabilizacji nie będzie. Jak nie będzie, to się przeniesiemy do wnętrza i za chwilę zaczniemy transmisję w innym miejscu, bo nie jestem w stanie niestety wyciągnąć routera w taki sposób, żeby robił robotę tutaj, w tym miejscu, gdzie w tej chwili jestem. Jeżeli chodzi natomiast o to, co dzieje się dzisiaj w tak zwanej dużej polityce, no to pierdolnik jak zwykle, chciałoby się powiedzieć. Bardzo, że tak powiem, mam taką retoryczną, perwersyjną, choć taką bardzo perwersyjną nawet satysfakcję, kiedy słucham marszałka Terleckiego, który zawsze w dość bezprecedensowy i konkretny sposób mówi o tym, co słychać w koalicji. Powiedział, był uprzejmy wczoraj, że było spotkanie z tatą, czyli z Jarosławem Kaczyńskim, i tenże Jarosław Kaczyński stwierdził, że raczej Terlecki stwierdził po tym spotkaniu, że panowie z Ziobro i Gowin powinni przestać strzelać fochy, bo jak będą strzelali fochy, to się to dla nich źle skończy, a więc od razu i groźby się tutaj pojawiły. Nie wiem, ile jeszcze upokorzeń są gotowi znieść Ziobro z Gowinem z ust Terleckiego i z ust Kaczyńskiego, zanim się zdecydują spakować i wyprowadzić z tego układu, który nazywa się Zjednoczona Prawica, ale wydaje się, że może tego być przed nami jeszcze trochę. No ale to cóż, oni sami tak wybrali, tak zdecydowali, nic nie poradzisz. Jeżeli ktoś woli być poniżany publicznie, no to niech sobie będzie. Bardzo zabawne są, to dzisiaj się zaczyna Senat, będzie trwał 3 dni, bardzo zabawne są te wszystkie ruchy w PiSu, który krzyczy, ojej, trzeba natychmiast ratyfikować, znaczy, czy Senat musi natychmiast, szybko, błyskawicznie, natychmiast, koniecznie, teraz już przegłosować tę ustawę, która została przegłosowana w Sejmie, ratyfikacyjną Funduszu Odbudowy, podczas kiedy my i chyba wszyscy po tej stronie powiem, zaraz, a gdzie wam się tak spieszy? Poszło do Senatu, Senat ma 30 dni, pośpiech to jest wskazany przy łapaniu pcheł. Chcecie, żeby ta ustawa została uchwalona, to trzeba nad tym poważnie podyskutować. Trzeba do niej dołączyć ustawę wdrożeniową, bo wydawanie tych pieniędzy bez ustawy wdrożeniowej jest niezgodne z prawem. Ta ustawa wdrożeniowa musi jasno pokazać, jak te pieniądze będą wydawane, a poza tym trzeba jasno i wyraźnie sobie powiedzieć to, co już mówiłem wczoraj, że to wyście zmaścili sprawę, bo to wyście wysłali w niedorobiony KPO do Brukseli,
z waszych wewnętrznych politycznych powodów, mówię tutaj oczywiście o Zjednoczonej Prawicy, w tym KPO nie dość, że poprosiliście od razu o to, żeby mieć miesiąc więcej, a więc do końca lipca, to jeszcze zrobiliście je tak, że prawdopodobnie Komisja Europejska je po prostu odrzuci, a więc trzeba będzie pisać nowe KPO, wysyłać do Brukseli, czekać na akceptację i skutek będzie taki, że Polacy dostaną pieniądze jako jedni z ostatnich w Europie przez nieudacznictwo tego rządu, który teraz spina ostrogi i krzyczy pośpiech, pośpiech. Jaki pośpiech? O co chodzi? Pośpiech upokarza. Jeszcze bardziej niż wypowiedzi marszałka Terleckiego, a tu chodzi o pieniądze dla Polski, bo te 770 miliardów, które oglądacie z plakatów, pamiętajcie, że to nie są pieniądze Kaczyńskiego. To są pieniądze, które dostaniemy z Unii Europejskiej. To są pieniądze, te 770 miliardów, to jest cała nasza część z wieloletniej perspektywy finansowej, czyli z lat 21-27, plus Fundusz Odbudowy. I jeżeli Kaczyński twierdzi, że on nam to załatwił, to jest dokładnie przeciwnie. Znaczy on robił wszystko, żebyśmy tych pieniędzy nie dostali, ten nieudolny rząd. A teraz oczywiście będą chodzili w glorii i opowiadali, że to ich zasługa i że to oni zrobili. A więc Senat powinien nad tym pracować tak długo, jak może. Uważam, że nie ma sensu wprowadzanie poprawek do ustawy ratyfikacyjnej, bo to jest niezgodne ze sztuką legislacyjną. Do samej ustawy ratyfikacyjnej nie, natomiast trzeba przegłosować ustawę wdrożeniową. Ja muszę powiedzieć, że podejmowałem takie próby w ciągu ostatnich dni, żebyśmy wszyscy stanęli. Platforma, Lewica, PSL, my i poparli projekt obywatelski zgłoszony przez środowiska obywatelskie, który wczoraj był prezentowany o 17 na komisji w Senacie, tylko środowiska obywatelskie powiedziały, że one nie chcą z nami stawać, że one muszą najpierw pokazać to PiS-owi, może PiS coś z tego weźmie do swojej ustawy, a później to każdy to może popierać. No i całe nasze porozumienie się w związku z powyższym rozsypało. Oczywiście dalej będziemy popierać dobre rozwiązania, ale być może w innym kluczu. Ustawa wdrożeniowa tak czy siak jest w Polsce potrzebna. Potrzebny jest też Rzecznik Praw Obywatelskich, nad którym będzie Senat głosował prawdopodobnie jutro, nad kandydatem Wróblewskim. Bardzo jestem ciekaw, jak zachowa się tutaj senator Libicki, który już ogłaszał, że jest skłonny poprzeć kandydata PiSu, który kompetencji na Rzecznika Praw Obywatelskich nie ma po prostu żadnych. Być może ma jakieś ideowe, które widzi senator Libicki, ale moim zdaniem to nie jest walka o stanowisko najlepszego profilu ideowego w Polsce, tylko to jest walka o stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich, praw nas wszystkich. I w związku z powyższym powinniśmy podejść do tego od tej strony. Prawdopodobnie pan Wróblewski nie przejdzie. Pewnie zacznie się opowieść o pani Staroniowej, czyli tej senatorce niezależnej z Olsztyna, która cały czas z PiS-em i tak głosuje. Więc zobaczymy, co nam to posiedzenie Senatu przyniesie. Ja pewnie dzisiaj tam w parlamencie też na chwilę będę, więc też zobaczę, co słychać i co się tam święci, co się szykuje. Natomiast najważniejsza dla mnie rzecz to dzisiaj to, że jutro spotykamy się w województwie lubuskim. Zaczynamy wreszcie wyjazdy, zaczynamy wreszcie spotkania. Jedziemy do was. Będziemy jeździć ile się da. W tym tygodniu jeszcze nie zdążyliśmy, ale w przyszłym tygodniu odpalimy taki pomysł, że wszystkim szczęki poopadają, a raczej żuchwy, bo żuchwa jest na dole, o czym warto pamiętać. I ja już się na niego cieszę, bo to będzie fajniejsze niż kamper i fajniejsze niż nasz belweder na kółkach. Także stay tuned, zobaczcie, co wymyśliliśmy. Zobaczycie, jak będzie, jaką fajną robotę zrobimy. A już jutro Gorzów Wielkopolski, Zielona Góra. Zaczynamy od okolic Świebodzina, więc mam nadzieję, że tam się będziemy mogli spotkać i porozmawiać. Widzę, że znowu jest jakaś słaba jakość transmisji, a więc nie będziemy się już teraz zadręczać, a ja już też nie będę was zadręczał swoją obecnością, szukając jakiegoś innego miejsca do tejże transmisji. Być może jutro wpadnę na krótkiego live'a z tak zwanego terenu, a być może uda mi się doczekać do piątku bez live'a i w piątek spotkamy się, próbując odpowiadać na wasze pytania, które mam nadzieję będziecie zadawać w tych komentarzach. Ach, no i jeszcze jedna dobra wiadomość, czymże bylibyśmy, gdyby jej nie przedstawić. Otóż zakończył się wreszcie serial, czy kończy się serial trwający od bardzo wielu miesięcy poszukiwanie ważnego stanowiska dla ministra Szczerskiego z Kancelarii Prezydenta. Nie chcieli go w NATO, nie chcieli w OECD. No to się okazało, że można go wysłać rządem na ministra, na ambasadora do ONZ-u, a więc cieszymy się i może
może wreszcie będziemy mogli od tej sagi niekończącej się trochę odsapnąć. A jeszcze jedna rzecz, o której miałem powiedzieć, o Pfizerze. Pfizer, który dostarcza bardzo duże ilości szczepionek do naszego systemu, a Unia Europejska stawia teraz właśnie na te szczepionki mRNA, nie na AstraZenecę, tylko na Modernę i na Pfizera właśnie. Choć oczywiście AstraZeneca to też dobra szczepionka. Tak się sprytnie zainstalował podatkowo, że chociaż kosi miliardy na tej szczepionce, to tak sobie pobawił się z prawem holenderskim, że podatków od tego nie płaci, albo płaci zdecydowanie za małe. O tym dzisiaj pisze prasa. Ja myślę, że to jest jednak kwestia mentalu na pewnym etapie. Służba, nie służba, pieniążki przytulić trzeba i zarobić co nasze. No ale, że tak powiem, co zrobisz, jak nic nie zrobisz? To tylko wspólnota, wielkości wspólnoty europejskiej może stawiać warunki tego typu dużym koncernom i tego typu dużym firmom i próbować przywoływać je do porządku. Mam nadzieję, że tak jak z gigantami cyfrowymi, tak i z tym i w tym przypadku będzie dokładnie tak samo. Słuchajcie, widzę, że ta jakość rzeczywiście jest taka, a kiedy do Śremu pan przyjedzie, Wielkopolska? Trasę do Wielkopolski mam zaplanowaną jeszcze w maju. Z tego, co wiem, bo teraz będą wyjazdowe czwartki, w przyszły czwartek jestem w województwie lubelskim, a w następnym z kolei tygodniu, w czwartek jestem w Wielkopolsce. I tak będziemy się spotykać, nie tylko ja zresztą ruszam, wszyscy ruszamy w Polskę, jedziemy do was, bo chcemy się z wami spotkać, bo chcemy z wami rozmawiać, chcemy być tam, gdzie wy jesteście. I ja się bardzo cieszę z tej możliwości, że będziemy do tego wracać. Tylko pamiętajcie wciąż, że COVID to jest poważna sprawa. Wczoraj w Polsce zmarło 319 osób z tego powodu, to wciąż jest śmiertelna choroba. Tu się nic nie zmieniło. Parę tysięcy stwierdzonych przypadków, ponad 300 zgonów. Pamiętajcie jednak o tym, że maseczki, że dezynfekcja, że dystans to są rzeczy, których powinniśmy bezwzględnie przestrzegać. To po prostu uratuje nam życie. Bardzo liczę na to, że uda się wam, uda się nam spotkać podczas tej naszej polskiej trasy. A my widzimy się, jak powiedziałem, być może jutro będzie jakiś live, że tak powiem, podróżny, a na pewno w piątek rano o godzinie 9:00 albo chwilę po 9:00, jak mnie znacie. Wszystkiego dobrego wam życzę, słonecznego wciąż dnia. Łapmy te ostatnie chwile lata przed tymi kolejnymi dniami jesieni. No i zapraszam was niezmiennie na stronę Polska 2050. Zobaczcie te minigranty, zobaczcie, jak się tam to wspaniale kręci. Zrobiliśmy naprawdę super maszynę. Dzięki waszym udostępnieniom, dzięki waszym wpłatom, dzięki waszemu zaangażowaniu. Ach, no i jeszcze oczywiście dzisiaj najlepsze życzenia dla wszystkich pielęgniarek, pielęgniarzy i położnych obu płci, bo dzisiaj dzień pielęgniarzy i położnych. Słuchajcie, jesteście nam niezwykle potrzebni. Jesteście bohaterami tych czasów. My będziemy wam o tym przypominać, ale będziemy też jasno mówić, jak bardzo zasługujecie na inny los i na inne traktowanie przez państwo. Nasz program dla zdrowia, który ma nam wszystkim, i taka jest idea tego programu, zapewnić 4 lata więcej życia, który możecie przeczytać na stronach strategia2050.pl, obejmuje również dział ludzie zdrowia. My w tej części, która tam jest opublikowana, mówimy jeszcze dość ogólnie, ale też mówimy, jak powinna wyglądać praca pielęgniarki, jak powinny wyglądać podwyżki, jak powinny wyglądać rozszerzenie kompetencji pielęgniarki, bo powinna mieć zdecydowanie większe, czy pielęgniarz. Ale na dniach zobaczycie dokument Ludzie Zdrowia, taki już konkretny, dedykowany właśnie pracownikom ochrony zdrowia. Będzie debata wokół niego jeszcze w maju, żebyście mogli zapoznać się szczegółowo z naszymi planami, żeby zrobić wszystko, żeby ludzie, którzy tak ciężko pracują dla naszego zdrowia, mogli zostawać w Polsce, mogli pracować, mogli cieszyć się tą pracą i mogli troszczyć się też o swoich najbliższych, tak jak powinni się troszczyć. Jeszcze raz, wszystkiego dobrego, do zobaczenia w piątek. Albo jutro, zobaczymy. Niespodzianki są przecież również bardzo wskazane.